Okej, okay, jak się bawicie? Przeżyliście sporo, przeżyjecie i to. Wspomnę kolegę z Dobczycy, wspomnę coś o jego lizaniu, do którego nie doszło. Wspomnę jeszcze coś o wcześniejszych przypadkach. Tak. Dzisiaj będzie rozmowa z publiką też. Tak. Dobczyce, wspomniałeś, że tam jest fabryka albo była gumek. Może pracowałeś, nie wiem, na szpilkach pakowałeś, nie wiem. Z powodu gumek, wyobraź sobie, straciłem przyjaciela. Tłumaczyłem mu, chłopie, prezerwatywa nie zapewnia 100% kurwa bezpieczeństwa. Dodatkowo masz jeszcze uważać. Umówił się z dupą z interneta, szedł po ulicy, szczęśliwy jak młody szpak na jebanie. Miał poprawnie założoną gumkę, ale zajebał go autobus, także wiesz. A odnośnie lizania, o którym wspomniał prowadzący. Kto wie, gdzie jest cukiernia na Starowiśnej? Tam są takie najlepsze lody, tam są takie zajebiste kolejki, nie? Ręka w górę, kto wie? O! I zawsze próbuję zapoznać jakąś dziewczynę. Znaczy, mam słaby talent. Nawet jak ciągnę za włosy do pokoju, to mówię, że jestem nieśmiały. One w to wierzą, tak? I widzę, wyszła dziewczyna z lodami. Nie? I co można w takim wypadku jej powiedzieć? Podchodzę i się pytam. Dałabyś polizać? No, dałabym, ale mi się kurwa nie chce majtek ściągać. Niby tak. Teraz tak. Wszyscy wiemy, co to jest AliExpress, nie? Mam taki zwyczaj, że daję prezenty różnym ludziom. Jestem gdzieś za granicą, przywożę masę prezentów. Dla moich przyjaciółek. Trochę ich jest. Teraz tak, miała być rozmowa z publiką. I będzie. Tu widzę piękną dziewczynę. Jak mamy na imię? Wiktor. Orzesz. A obok? Brawo! Wyganiaj do Amsterdamu. A tu obok? Nikola. Nikol, pięknie. Jaki dostałaś najgłupszy prezent w życiu? Tak, że miałaś ochotę zabić faceta. To nie jest najgłupszy prezent. Ja kupiłem na przykład na AliExpressie, wiesz, takie męskie maszynki do golenia na akumulator. Takie takie metalowe, wiesz, siteczko z otworkami. I pojechałem na wizytę do szpitala, do przyjaciółki, która leżała na ginekologii. No niby normalny oddział, tak? Jak faceci leżą, no, czasami też, nie? I wyobraź sobie, piękna dziewczyno, że... Aniu, mamy Mikołaja, coś byś chciała dostać? Widzę rozmarzony wzrok, co myślę, no kurwa, Mercedesa ci kupię, no chuj z tym, tak? Masz tu maszynkę do golenia, może zrobisz z tego użytek. I miałem w tym czasie również dziewczynę do specjalnych zastosowań, drugą. Owszem, tydzień na 7 dni, kurwa, no i w tym momencie dałem jej też maszynkę do golenia. Taką... No i w tym momencie się pytam, po jakimś czasie, jak ta maszynka... Dodam, że żadnej z nich nie oglądałem ze strategicznego punktu dowodzenia. Żadnej. I żeby było śmieszniej, ta, która była w szpitalu, Andrzejku, no byłaby okej ta maszynka, tylko że jak spróbowałem użyć, to poszły z niej dymy. I spodziewacie się, że oczywiście nie spróbowałem poznać jej bliżej z dupy strony, no bo no, ma strach, tak? Po czym dzwonię do drugiej i się pytam, jak tam maszynka ci podeszła? No wiesz, podeszła, podeszła. Ale jak dla mnie jest zbyt delikatna. Cholera, nie wiem, polska dziewczyna, czy to Japonka jakaś taka? Cholera, nie wiem. Mało tego, żeby było śmieszniej, okazuje się, że mam syna. Zamówiłem mu na urodziny striptizerkę. A czemu nie? Niech się powygina ciało, śmiało, nie? Matka tego dziecka wkurwiła się nieprzystojnie. Ale wybaczcie, przecież nie co dzień się kończy czwarte kurwa urodziny, tak? Jakby. Po drugie, pamiętacie, co to były kasety wideo? Na przykład? Tak?
Nie bardzo. To było sobie wideo, kupiłem sobie kasety wideo, bogaty byłem z domu, no i chuj, tak? I jest coś takiego, że jak się ma 17 lat, 18, to się nagrywa przeróżne filmy wtedy, które szły w telewizji w nocy, żeby je obejrzeć w spokoju. I co? Zastanawiacie się, co ma wspólnego Matka Teresa z Kalkuty i wspomnienia niemieckich uczennic, tak? Sporo, kurwa, bo nagrałem na tej samej kasecie. A moja rodzina chciała obejrzeć pogrzeb Matki Teresy z Kalkuty, tylko że przewinęła za daleko. I zobaczyła akcję na fortepianie. A ja udowadniałem, że to jest film dokumentalny traktujący o pogłębianiu wzajemnych relacji międzyludzkich. Także no pogłębiali we troje na fortepianie, kurwa jak chuj. Dwa, dziewczyny. Powiem wam, że ile się razy zastawiam, żeby po prostu was poznać, tak? To się wypuszczam w taki głupi sposób, że to się w parę nie mieści. Z pracy była przyjaciółka, ochajtała się, no chyba zdarza się, tak? Wesele. Popiliśmy, rozbiłem dupę o parkiet, ale to jest inny temat. Po czym poznałem jej kuzynkę, Golub Dobrzyń. Tam jest zamek. I się pytam, typowe gadka, no skąd ty pochodzisz tego? A mam 10 minut do zamku tego, popijam, tańczę z nią, przyglądam się, piękne dziewczę. Ty wiesz, ale to jak ty mieszkasz tak blisko tego zamku, to przecież nałożyć jakieś białe prześcieradło, przypomniała mi się komedia Wakacje z duchami, nie? Z takimi dziurami na oczy i mogłabyś biegać po tym zamku o północy i robić do turystów takie buu, selfie, zarobiłabyś trochę hajsu, tak? Zaczęła się chichlać, ale takie ha, 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 ha. Po czym, dobra, ubaw popachy, nie? Ale rozmawiam z jej rodziną, czyli panią młodą. Jak ci się podoba moja kuzynka? No taka git, to jest tego, coś ty jej tam napierdalał. A no wiesz, no, że mogłaby iść o północy na zamek straszyć, trochę zarobić hajsu, tak? Po czym? Andrzejku, kurwa, ona jest bezrobotna. Wybacz, ale jakby ci ktoś zaproponował straszenie nie na strach, na zamku w momencie, kiedy jesteś bezrobotna, no to... Kupiłabyś sobie kij baseballowy, nie? Żeby złożyć wizytę, nie? Jakby nie patrzeć. Po drugie, jakby nie patrzeć, moja uczelnia. Powiem, że ukończyłem szkołę w Nowej Hucie. Uróżniła się od wariatkowa tym, że wariatkowie mają normalny, kurwa, personel. Mój nie był. Moja klasa nie była normalna. Wszyscy mieli jakieś jebane schizy umysłowe. Tak. I wyobraźcie sobie, że ja jestem złośliwe, sarkastyczne bydle. Bardzo. Możecie sobie wyobrazić, że siedział pewnie godzinami i pisał ten materiał. A gówno prawda. To jest sytuacja z życia. Dopierdalał się do mnie taki przypakowany, wiesz, bydle. Najgorszy w klasie chamiur. I do mnie. No ja. Chcesz wyj? Chcesz kurwa w pysk? Chcesz w pysk? No to rozpiąłem spodnie, no masz tylko kurwa, nie ugryź, no. I w tym momencie został tak... No i w sumie mam krótki dylemat, tak? W dodatku na przykład mieliśmy jeszcze takiego acusia, taki pirotechnik. Sobie wyobraźcie 50, bo tu też mowa była o nauczycielkach, tak? Taka 50, w sumie jeszcze na chodzie, model ciechocinek i co? Coś tam dupce o świte ziankach, różnych innych gównach na polskim, a tu nagle jebane BUM! O co chodzi? A coś przemycił z budowy nabój do wszczeliwania kołków, taki do pistoleta Hilti. I otwierał go kurwa cyrklem. Zeszyt mu się pali. Nauczycielka zjeżdża na zawał, on zmienia kolory jak jebany kameleon, po czym się robi dochodzenie. Skąd wziął nabój? No dlaczego otwierał go cyrklem? Dlaczego nad zeszytem? Sabotaż? Terrorysta? Gorzej było, bo ja sobie wpisałem do zeszytu wszczeliwanie kołków. Pytali się mnie, kurwa, dlaczego? Mamy cię wyjebać ze szkoły? No ludzie, ale ja podawałem napoje, naboje, to raczej no, było wszczeliwanie kołków, tak? Co sobie miałem wpisać? Najgorszy, tak powiem, na koniec był numer z tym, jak byłem w Pradze ostatnio. Wyobraźcie sobie, że zamawiałem po czesku taksówkę.
A halo, to jsem ja, tak prosím, tak si, ano, ano, na ten adres, ano, ano, tak, a to ja słyszim, to je taksi, będzie taksi, 200 korun czeskich, ahoj, i tylko najgorszy, kurwa, problem, że to taksi nie dojechało. O, to se uźne, braci, kako żyknął krytek, tyle ode mnie, wybaczcie, jeśli jestem złośliwy. Andrzej Kruszewski.